Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 17 grudzień 2011 rok, sobota, Jana 20, werset 25. Może rozmnożyć Twoją wiarę. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki w bok mój, Bóg Jego, nie uwierzę. Do dalszego studium. Życie chrześcijanina nie jest usłane różami. Musi on toczyć ciężki bój. Oznaczają go silne pokusy, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Im bardziej zbliżamy się do końca dziejów tego świata, tym bardziej zwodnicze i usidlające będą ataki wroga. Ataki te będą też coraz silniejsze i częstsze. Ci, którzy przeciwstawiają się światłu i prawdzie, będą się stawali coraz bardziej zatwardziali i niewrażliwi oraz coraz bardziej rozgoryczeni w kontaktach z tymi, którzy miłują Boga i przestrzegają Jego przykazań. Wpływ Ducha Świętego jest życiem Chrystusa w duszy. Nie widzimy Jezusa i nie rozmawiamy z Nim, ale Jego Duch Święty jest przy nas w każdym miejscu. On działa w każdym i przez każdego, kto przyjmuje Chrystusa. Ci, w których mieszka Duch Święty, przejawiają owoce Ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wiarę. Pytania do dyskusji. Pierwsze pytanie. Zastanów się nad pojęciem ukrzyżowania pragnień ciała. Co to oznacza? Jak jest to możliwe? Jak często jest to potrzebne? Dlaczego Paweł posłużył się tak mocną metaforą? Co użycie przez niego słowa ukrzyżować mówi o stopniu trudności walki z własnym ja? Drugie pytanie. Jaką rolę, jeśli jakąkolwiek, odgrywa ludzki wysiłek w przynoszeniu owocu ducha? Czego twoje własne doświadczenie nauczyło cię o tej roli? Trzecie. Paweł mówi, że ci, którzy pełnią uczynki ciała, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jak pogodzić to stwierdzenie z faktem, iż sam apostoł powiedział, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, a nie przez uczynki? Czwarte pytanie. Jakie największe zmagania przeżywasz w swoim podążaniu za Panem? Czy są one spowodowane przez grzech i jego wpływ na twoją więź z Bogiem? Kto z chrześcijan nie doświadczył poczucia wyobcowania, zwątpienia i rozczarowania wskutek grzechu, zwłaszcza, że obiecano nam zwycięstwo nad grzechem? Zważywszy ten fakt dotyczący zwycięstwa nad grzechem, dlaczego powinniśmy zawsze pamiętać, że nasze zbawienie jest oparte wyłącznie na tym, czego Jezus dokonał dla nas? Podsumowanie. Choć w życiu każdego wierzącego toczy się walka między pragnieniami ciała a pragnieniami ducha, nie musi być ono pasmem porażek. Ponieważ Chrystus przełamał moc grzechu i śmierci, życie chrześcijanina może być życiem pod panowaniem Ducha Świętego, który przynosi codzienną porcję Bożej łaski uzdalniającej nas do ukrzyżowania pragnień ciała. Dziękuję.